Gdybym miał dzisiaj powiedzieć, jaka jest ulubiona ksywa Pana Boga, to stworzyciel jest na pierwszym miejscu. Zaczynają się świetne tematy. Oprócz tego, że praktyczne, to taki na wskroś filozoficzne. Nawet bardzo ciekawe. Jesteśmy dzisiaj w tym etapie, że mówimy wierzę w Boga, który jest Ojcem, i dzisiaj chcemy się zmierzyć ze słowem wszechmogący. Wierzę w Boga wszechmogącego stworzyciela. Nieba i Ziemi. Czyli te słowa chcemy dzisiaj rozważyć. Katechizm traktuje to wszystko bardzo opisowo. Kija w mrowisko nie wbija. Kiedy czytałem te punkty, to od razu mi się przypomina to słynne już oklepane zapytanie i zdanie, czy Bóg skoro jest taki wszechmogący, czy może zrobić ten kamień, czy może zrobić coś, czego nie może potem zrobić, nie? Tak czy ciężki że zrobić żeby... taki kamień, którego sam nie będzie mógł podnieść. Tak. No i uważam, że to jest genialny moment, żeby, żebyś mi odpowiedział, czy to jest możliwe, czy nie. <laughs> Ja już to odpowiedziałem. Katechizm mi pomógł. No nie może takiego stworzyć. Dlaczego? To jest wszechmogący czy nie jest? Jest wszechmogący, ale wszechmoc by musiała wykluczać logikę. No właśnie. I to jest moje odkrycie katechizmu z dzisiaj. Jak to czytałem, że Pan Bóg jest, no powiedzmy wszystkim jest i miłością, i logiką, i dobrem, i, i tym istnieniem w sposób najdoskonalszy i zarazem wszechmocą. Jak już coś robi, to to u Pana Boga moim zdaniem no wszystko ma cel i sens. I on nie zrobi nigdy takiej rzeczy, która jest bezcelowa, bezsensowna, żeby tylko sobie... Nie zrobi nic dla hecy. Znaczy tam jest wprost powiedziane, że on wszystko może. To chociażby z tego biorąc pod uwagę taką podstawę, naj, największą możliwą podstawę, jeżeli może zrobić taki kamień, to może go też podnieść. Nie może być tak, że nagle stracił tą możliwość czynienia wszystkiego. My to tu na katechezie, że to pytanie jest logicznie sprzeczne samo w sobie. Ono nie idzie do jakiegoś jednego fajnego wniosku, tylko jest właśnie takim podchwytliwym, żeby nieumiejętnego katechetę złapać, żeby się głowił pół lekcji. I... Ale to jak już tak zaczynamy, to dzisiaj w ogóle jest taki temat, który jest na każdym kroku taki bardzo dyskusyjny i tak, podchwytliwy. Tak, tak, bo jak zaczynamy mówić o wszechmocy Pana Boga i o stworzeniu, o tym, że Bóg jest stworzycielem, to nam się od razu takie tematy pojawiają, które zawsze są dyskusyjne. Kontrowersyjne. Czyli Bóg a zło. Tak. Opatrzność Boża. Tak. Ja jeszcze sobie wynotowałem Cała słowo... historia stworzenia na przykład. Też. I, I ja sobie wynotowałem słowo wszechwiedzący. Bo to mi się kojarzy. Chyba tutaj nie było wprost powiedziane. Nie było użyte czegoś takiego, no. Ale przy tej opatrzności, że się tak zaczepię, bardzo często mówimy, czemu Bóg to dopuszcza, czemu tak się dzieje. Ja to lubiłem tłumaczyć, że Pan Bóg po prostu widzi dalej niż człowiek. I Pan Bóg, to co mówiliśmy ostatnio, dla Niego wszystko jest teraz. On widzi Dokładnie. mój czyn i już konsekwencje tego czynu. I moim zdaniem Pan Bóg widzi wszystkie możliwości, tak jakby wszystkie wymiary tego wszechświata. Każda decyzja to jest jakieś rozgałęzienie naszej pętli życia, jak to mówią w filmach. I Pan Bóg to wszystko ogarnia. Na tym polega Jego wszechwiedza i On jakby proponuje, wybiera najlepszą ścieżkę. To się właśnie wiąże z opatrznością. No wszystko. A my się bardzo często modlimy do Bożej opatrzności albo powierzamy Bożej opatrzności. Nie wiem, intencje mszalne zamawiamy takie, tak, to że czegoś, do Bożej opatrzności. To nie? jest coś dla mnie niespotykanego, bo na czyźnie się z tym wcześniej nie spotkałem, że ktoś właśnie taki treści zamawia intencje. Powtórz to, jak to brzmi. Do Bożej Opatrzności, o na przykład. O zdrowie, o, o, zdrowie, łaskę, o łaskę, o opiekę. No, pamiętam, jak byłem tam, pomagałem ci w Golszowie, to te intencje wywarły na mnie duże wrażenie. Tak, bardzo często. Warto dobrze rozumieć tą Bożą Opatrzność, no nie? Bo, bo często nam się może wydawać, że jak już Bóg jest taki wszechmocny, no to w jakiś sposób nas ogarnia zawsze. Dlatego się powierzamy tej Opatrzności, ale jakie to ma konsekwencje dla naszego życia? Jak to się w ogóle przekłada na nasze rozumienie Pana Boga wtedy w życiu, jeżeli się powierzamy Bożej Opatrzności? Bo Ty powiedziałeś, że Bóg widzi więcej. To jest, myślę, jeden z największych problemów między Panem Bogiem a człowiekiem, że my widzimy dużo mniej. To jest nieproporcjonalne, w ogóle nawet nie mam jak tego porównać. Wiedza Pana Boga o wszystkim, co się dzieje, nawet w naszym życiu, a o nas, nasza wiedza o naszym życiu, która jest takim króciutkim wycinkiem. My nawet do końca nie możemy stwierdzić, co się stanie po jakiejś decyzji, którą dzisiaj podejmiemy, w konsekwencji roku, dziesięciu lat. Pan Bóg wie. A Pan Bóg to wie. Mam świetny przykład. Na jednych rekolekcjach tłumaczyłem konsekwencje grzechu i używałem takich słów. Gdyby grzech bolał cię od razu, to byś dużo mniej grzeszył. Tak jak boli cię od razu, jak uderzysz się młotkiem w palec, to wiesz, żeby tego nie robić. A Pan Bóg jest takim gościem, który widzi ból grzechu od razu. A my go doświadczamy nieraz po latach. Dopiero po latach, tak. I to druga to jest... rzecz do tego, że szatan planuje nasze upadki na lata przed. Szatan też widzi dużo więcej niż człowiek. I Jego spryt, jego przebiegłość sprawia, że ty dzisiaj robisz coś, co ci się wydaje takie nic, a po latach Boli bardzo. Boli bardzo. Wiemy, że ta wszechmoc Boża i Boża Opatrzność to jest cały czas ze sobą splecione, te atrybuty Boże. I ja bym jednak jeszcze, jak już mówimy o różnych obrazach, pokręcił się wokół obrazu mocy i wszechmocy Boga. No, ale w jakim kontekście? W jakim kontekście? Bo no to właśnie. można mówić z różnych perspektyw. Dokładnie. Ponieważ w tym katechizmie jest tam przytoczony fragment z mszy świętej, z kolekty, z takiej modlitwy w liturgii. I tam są takie słowa, że ta Boża Wszechmoc najpełniej się wyraża przez przebaczenie i litość. Też sobie to zapisałem, że najbardziej widać Bożą Wszechmoc przez to, że Bóg odpuszcza grzechy. Że to jest największy przejaw Wszechmocy Pana Boga. Nie po tym, że może coś stworzyć i ten kamień, prawda, jakieś takie coś dla Hecy, tylko że Jego Wszechmoc najpełniej się wyraża w tych rzeczach duchowych, o których my nie mamy pojęcia. Znaczy, jakieś pojęcie, myślę, mamy i to powinno bardzo dobrze wybrzmieć, bo jest w Ewangelii takie coś, że tylko Bóg może odpuścić grzechy. Tak. Nikt więcej. Nie? Ta scena, kiedy tego paralityka cztery tak. spuszcza na dół. Jakim prawem Jezus odpuszcza, skoro tylko Bóg może. To już jest taki właśnie punkt, który pokazuje, że to jest przymiot Pana Boga, że On może odpuścić grzechy, ale to jest też pytanie do człowieka, czy przypadkiem nie jest tak... Że to, co dla nas jest takie trudne bardzo często, czyli na przykład wybaczenie komuś, odpuszczenie komuś, mówimy, odpuść mu, no nie? Mhm. Daj mu już spokój, nie trzymaj go za to, co ci zrobił złego cały czas. Czy to też nie jest tak, że to dla nas jest najtrudniejsze i najbardziej świadczy o naszej mocy takiej, no nie, wewnętrznej, że ja mam taką moc, że mu odpuszczę. No to Bóg daje tę moc. No nie? I obraz, film, Lista Schindlera. Nie wiem czego pamiętasz. Tak. Jest w tym filmie taka scena, kiedy na balkonie po jakimś takim wieczorze po kolacji tych dwóch głównych bohaterów, Komendant do Bozu i Oskar Schindler siedzą sobie i rozmawiają i w pewnym momencie ta rozmowa schodzi na temat władzy, że ludzie się boją, ponieważ władza może karać za wyrządzone zło. Jeżeli ktoś coś ukradnie, to w obozie mogli nawet kogoś zabić za taką karę. Yy, za, taki za taki czyn. czyn. I właśnie ten drugi pozytywny, główny bohater mówi tak, to jest tylko wymierzanie sprawiedliwości. To nie jest władza. Władza polega na tym, że ty masz pełne prawo tego człowieka ukarać, ale nie robisz tego. I mówi, wyobraź sobie, że jesteś imperatorem, cesarzem i przychodzi do ciebie złodziej. On jest pewny, że zginie. On jest pewny, że już jest po nim, a ty jako, jako imperator, cesarz mówisz mu, daruję ci. Wtedy komendant obozu, widać jego zdziwienie na twarzy, reżyser to świetnie pokazał, no i widać w filmie, że to do niego trafiło. Potem jest taka scena, jak stoi i mierzy z pistoletu do któregoś z więźniów i odstawia ten pistolet. Goli się i mówi, ułaskawiam cię. To tak jakby ćwiczy sobie te takie momenty łaski. Jak ogląda to ktoś wierzący w Pana Boga, który zna w ogóle miłosierdzie i to nasze podejście do nie, odpuszczenia, do przebaczenia, to ten film robi ogromne wrażenie. No, ale to się pięknie wiąże z tym, że wszechmoc Boża jest opisywana w trzy sposoby, no nie? I jednym z tych trzech sposobów jest to, że Bóg wszystkim rządzi, że jest rządcą całego wszechświata. Tak. No nie? To tu jeszcze mocniej to pokazuje, że na tym to rządzenie polega, że On ma taką, a nie inną możliwość odpuszczania grzechu człowiekowi, dawania łaski. No i też mi się kojarzy ten moment, kiedy Jezus przychodzi do Marty i Marii, do Łazarza. Jakby no. specjalnie wyczekał ten moment i pyta się, czy wierzysz w to, że ja mogę nawet z takiej najgorszej sytuacji, jako wszechmocny, wyjść zwycięsko. Ono mi tak wierzę w to. No to Łazarzu wyjść. No i tu jest właśnie coś, co ja kiedyś spotkałem w jednej z książek, która próbowała w taki troszkę inny sposób ująć nasze podejście. To się wiąże ze złem, ale bardziej jest właśnie kwestią opatrzności Bożej i w ogóle. Tego powierzania się Bożej opatrzności. I wiąże się z tym, co powiedzieć na początku, z tym spojrzeniem, że Pan Bóg widzi znacznie więcej, a my widzimy bardzo mało. I jest historia pokazana, człowiek ma chorego ojca. Ojciec jest chory śmiertelnie. I ten człowiek nie może się pogodzić z tym, że jego ojciec umiera, że ta choroba jest nieuleczalna, i wybiera się w długą podróż po świecie, żeby znaleźć lekarza i lekarstwo które uratuje Ojca. No i faktycznie podróżuje, 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 kiedy wraca z tej podróży bez lekarstwa, bez lekarza, okazuje się, że Ojciec już umarł. I teraz na czym polega Opatrzność Boża? Polega na tym, że ten człowiek powinien nie tyle wyruszać w podróż i szukać czegoś, czego nie ma, bo nie zgadza się na to, że Jego Ojciec umiera, tylko być przy Ojcu i towarzyszyć mu aż do końca. I ten człowiek to wtedy zrozumiał, kiedy wrócił i Ojca już nie było, bo umarł. On już nie mógł mu towarzyszyć. On wiedział, że tych kilka miesięcy, czy nawet jeszcze więcej czasu na poszukiwania, zmarnował czas, który mógł spędzić z kimś najbliższym, no nie z kimś, kogo kochał. I teraz zawierzanie siebie opatrzności Bożej, to jest trochę takie właśnie przyjęcie, że Pan Bóg wie więcej, a my powinniśmy Jemu zaufać w tym wszystkim. Nie tylko naszemu takiemu właśnie, że ja się nie zgodzę na to, że on umiera. Jak się czyta świadectwa męczenników którzy mogli w ostatniej chwili coś powiedzieć, to oni właśnie mają taką opatrzność, że stają wobec śmierci i powierzają siebie, Panu Bogu, i mówią bliskim, nie martwcie się, bo Bóg wie, co z tego będzie. To dokładnie widać, jak katechizm tłumaczy śmierć Jezusa tam jest pytanie w katechizmie czy Bóg nie mógł stworzyć świata bez zła i bez tych trudności i jest przywołany właśnie ten moment jak Jezus przychodzi i przyjmuje trudy, przyjmuje śmierć, przyjmuje te wszystkie bóle, nie likwiduje ich, tylko pokazuje, że to tak naprawdę jest nic. Dokładnie, że on ma na to plan. Ma na że to pomysł. Ma na to plan ma na to pomysł i potrafi człowieka nawet z takich rzeczy wyprowadzić, że to co dla nas się wydaje końcem świata, bo tak można by było powiedzieć, że to się wydaje końcem świata z perspektywy Pana Boga tak naprawdę było początkiem. Nie? Ta śmierć jest to był początek drogi zmartwychwstania. Dlatego jeszcze tak bym dodał do tej opatrzności już na koniec, może, że opatrzność i takie właśnie powierzanie się opatrzności Bożej, czy nawet takie zamawianie intencji z taką treścią, że do Bożej opatrzności, to jest dobra szkoła pokory. To się też moim zdaniem bardzo wiąże z tym słowem zaufanie. Jezu, ufam tobie, tak. nie? To jest cały czas, poruszamy się. Wydaje mi się, że ta opatrzność była bardziej popularna, zanim się pojawił dzienniczek, zanim pojawiło się nabożeństwo do to, Boga. To, to, słowa... to wyrażało moje zaufanie do tego, że Bóg wie więcej i lepiej. I wie, co dla mnie będzie lepsze. Nawet jeżeli ja tego nie jestem w stanie, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, bo, bo nie jesteśmy w skórze tych, którzy takie intencje zamawiają, ale czy tak się modlą? Ale może być tak, że to jest taki sposób na to, żeby przyjąć to, co może mnie spotkać trudnego, z takiej bożej perspektywy. No i wracamy do cały czas tego słowa wszechmogący. dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego. No to kolejne słowo, które nas dzisiaj tu spotyka, to jest stworzyciel i Ziemi. Tak. Gdybym miał dzisiaj powiedzieć, jakie jest ulubiona ksywa Pana Boga, to stworzyciel jest na pierwszym miejscu. <laughs> No bo On wszystko stwarza, zauważ, w Starym Testamencie stwarza i się z tego cieszy, Jezus potem idzie w drodze krzyżowej i mówi, oto wszystko stwarzam nowe, czy nie nowe, ostatnio też ksiądz biskup opowiadał, jak jest wydźwięk tego słowa, stworzyć, że to nie jest przyretuszować, zrobić remoncik, coś poprawić z wierzchu, tylko to jest zrobić tak, jakby wcześniej nic nie było. Z nicość, no nie? I, i Pan Bóg moim zdaniem to uwielbia. Bo jak damy plamę jakąś i przychodzimy do konfesjonału, on nas w każdym spowiedzi stwarza na nowo. To, to stworzenie nawet jest tak rozciągnięte, że jak jest końcówka Nowego Testamentu, to znowu mówi o tym, że Bóg stwarza na nowo całe stworzenie. No nie? A pamiętasz seminarium, jak uczyliśmy się hebrajskiego? Jak e, brzmi pierwsze zdanie z Biblii w języku hebrajskim? No, pochwal się. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. To jest to zdanie na początku: Bóg stworzył niebo i ziemię. I jest taka zabawna historia, bo w seminarium to, to nie jest łatwy przedmiot, ten hebrajski, gdzie dość, że od prawej do lewej się pisze, to jeszcze inaczej się zapisuje, inaczej czyta. To takich liter nie jesteśmy przyzwyczajeni w ogóle. No i wielu z nas uczy się tego na pamięć, bo zaliczenie polega na tym, że profesor wskazuje wybrane tam zdanie pierwsze sześć zdań i trzeba przeczytać, się przepisać pokazać, co to są za literki. Mało no i, tego, jeszcze podręcznik do hebrajskiego był w języku angielskim. Ta, ta. No i, i ci, co się uczą tego na pamięć, no to bardzo wielu z naszych kleryków się to udaje, ale niestety jeden raz dostał pytanie, proszę się po hebrajsku przeżegnać. No i zaczyna Bereshit bara Elohim. Stwarzał się na nowo. Tak, to, stworzył sobie ocenę na nowo. Natomiast y, z tym stworzeniem pewnie i tak nie wyczerpiemy tematu. Ale na pewno wiąże się taka mocna dyskusja w przestrzeni ludzi wierzących, gdzie czasem jest taka wizja, że Pan Bóg faktycznie stwarzał w 7 dni, że ten opis biblijny trzeba tak literalnie traktować. Czeka so się... 7 dni, to co zaczął w niedzielę? Bo dla tych, co to pisali, dniem odpoczynku była sobota. To musiał zacząć tak. w niedzielę. No, no bo z... cała ta his historia <laughs> stworzenia jest siedmiodniowa, tak naprawdę. No. Nie A... Łącznie z tym dniem odpoczynku, który też się zalicza do stworzenia. Żebyśmy nie zrobili tak, że jest wszystko stworzone poza odpoczynkiem. Wizja takiego dosłownego czytania tego tekstu. Że dokładnie tak wyglądało stworzenie świata, że Pan mhm. Bóg w jeden dzień robił to, w drugi to, w trzeci to, w czwarty to, w piąty to. To się zderza z tą koncepcją naukową stworzenia świata, gdzie mamy bardzo długą przestrzeń liczoną w miliardach lat, tak. kiedy świat powstaje, więc tu już na pewno na początku warto to zaznaczyć, że jedno z drugim się nie kłóci. No to fachowe określenia na to brzmią, że w teologii mamy kreacjonizm. Czyli mówimy no, o tym, dokładnie. że Bóg coś kreuje jest twarza. W nauce mamy ewolucjonizm, czyli że coś ewoluuje i, i od jakiejś formy do coraz bardziej złożonej, czy, czy powiedzmy bezkonalszej. No a my przyjmujemy teraz w kościele taką wersję pośrednią, że to jest ewolucjonizm kreacjonistyczny albo kreacjonizm ewolucjonistyczny. No to już teraz zakręcimy, <gry> może tak po prostu to powiedzmy naszym zwykłym językiem, że przyjmujemy, że za tą całą ewolucją która trwa miliardy lat, stoi Pan Bóg. Czyli my odpowiadamy na pytanie kto, a nauka odpowiada na y pytanie jak. jak? Dokładnie. I to się nie kłóci, to się nie przecina, to się nie wyklucza. Mało tego, są takie punkty, w których nauka ma problem, czyli na przykład w którym momencie człowiek staje się istotą rozumną, posiada duszę i tak dalej. To jest niemierzalne mm. w naukach takich biologicznych czy, czy fizycznych, natomiast Pismo Święte pokazuje to. Daje odpowiedź na to, no nie? że jest taki moment, kiedy Bóg tchnął w człowieka ducha. No nie? Oczywiście nie chodzi o moment czasowy, też tego nie potrafimy wskazać. Dokładnie, nie chodzi o moment czasowy. No, Ale jest... skutek jest taki, że nagle człowiek pana Boga rozpoznał. Dokładnie, I, i że w ogóle w jego historii pojawia się taka koncepcja Boga i, i szukania wymiaru duchowego życia. To jest y, naukowe, zdaje się, dowody na ten moment, kiedy zaczyna się coś w tych plemionach dziać, takiego duchowego. To jest moment, kiedy zaczynając z szacunkiem odnosić się do swoich zmarłych. Często to gdzieś można wyczytać, że w momencie, kiedy ta grupa, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało źle, ta grupa ludzi pierwotnych, kiedy Plemien, chowa... No, plemiń, chyba o. najlepsze określenie jest plemię, tak. Kiedy jakby. chowa swoich zmarłych, kiedy tam są jakieś Rytuały. pamiątki, kiedy są jakieś jego rzeczy codziennego użycia, kiedy widzimy ten szacunek do zmarłego, właśnie ten rytuał, no to mówimy, że tam już zachodzi, że tam już mamy do czynienia z ludźmi, którzy przeżywają pewne wartości, obecność Boga, wierzenia. No i może inaczej to powiem, Odkrywamy, wykopujemy dwa szkielety. Przy jednym szkielecie jest tylko czaszka taka człowiekopodobna. Przy drugim szkielecie jest czaszka i pamiątki i jakieś zestaw, narzędzia codziennego użytku. No to gdzie jest człowiek? Prawdopodobieństwo jest większe, że człowiek jest tam, gdzie są te pamiątki, a tutaj może być tylko małpa. No dokładnie. Tak bardzo obrazowo to mocno powiedziane, ale chodzi o to, że jest coś, co świadczy o tym, że człowiek przeżywał śmierć jako pewną taką tajemnicę. wyjątkową sytuację, tajemnicę, która... No, wiązała się z jakimś duchem, z jakimś. Odniesienie takim... do jakiegoś bóstwa. Bóstwa, tak. Jeszcze nie wiemy jakiego. Dokładnie, no nie, trudno określić. Katechizm takim. też o tym mówi, że to były różne podejścia do ujmowania Boga, nie? On tam wspomina, że, że to Bóg jest światem, to jest panteizm, że jest materia znowu na pierwszym miejscu. To są miejscu. próby wytłumaczenia, no, nie? Tak. Jak, jak rozumieć świat, w którym żyjemy, i bo przy tym stworzeniu się pojawiają te dwa najważniejsze pytania, no, nie? Skąd i dokąd? Tak. Dlaczego jesteśmy, dlaczego jest wszechświat, i dokąd zmierza? I, I próba znalezienia odpowiedzi tutaj są te właśnie różne koncepcje panteistyczna, materialistyczna itd. Tak ja to sobie tak próbowałem inaczej wytłumaczyć. Dla mnie zawsze takim punktem najważniejszym w tym pytaniu o stworzenie świata jest pytanie o sens. Bo tak naprawdę, jeżeli Bóg, zakładam, że Bóg wszystko stworzył, i teraz szukam odpowiedzi na pytanie z mojej perspektywy. Istnieje w świecie. Ja istnieją inni ludzie, istnieje świat, mija dzień za dniem. To najważniejsze pytanie według mnie takie, które człowiek sobie może postawić, jaki to ma sens? I co ja robię tu? <grym> no dokładnie, co ja tutaj robię, no nie? Co ja tutaj robię? Jaki to ma sens? I można odpowiadać tak, jak nie wiem, egzystencjaliści, że zostałeś wrzucony i grać I i sobie. sobie. I, I w sumie to nie ma wiad nie wiadomo po co. Tylko, że czy to nie odbiera wtedy mi takiej perspektywy, że skoro mogę się zapytać o sens, to on powinien być, to mogę go znaleźć. I wtedy ta koncepcja Boga, który wszystko stwarza, za chwilę powiemy dlaczego i, i w jakim celu, no to jest najbardziej spójna, mhm. że tak powiem, z takim doświadczeniem człowieka, no nie? że te inne koncepcje, gdyby je tak przyciąć do naszego życia, to one się zawsze wysypią. Mhm. No czyli, jeśli dobrze cię rozumiem, cel i sens, że to ma źródło w tej mądrości miłości Bożej. No tak mówi pięknie katechizm, no nie? że Bóg stwarza wszystko dlatego, że kocha, no nie? że chce się podzielić jakby tą miłością. Ale tam jest jeszcze jedno takie stwierdzenie bardzo ważne, że stwarza na chwałę. I od razu mi się tak zaświeciło takie czerwone światełko, ale jaką chwałę? O jaką chwałę chodzi Panu Bogu? To taka samochwała chwała w końcu stała, Stworzył sobie ludzi, żeby mi wielbili? No właśnie, czy Pan Bóg, jeżeli jest Bogiem, potrzebuje człowieka, żeby go wielbił? Nie potrzebuje. Nie potrzebuje. Dlatego ta miłość jest lepsza. To się wszystko znowu wiąże, to nie da się tego wykluczyć, ale to ta miłość, moim zdaniem, jest. Mi się wybija na pierwszy plan. Ja to myślę tak jeszcze inaczej, że jak jest artysta, malarz, taki prawdziwy artysta, taki, który maluje, bo ma w sobie taką potrzebę, żeby wypowiedzieć się na płótnie, żeby się podzielić z czymś, co tam gdzieś w sobie ma, nosi maluje jakieś arcydzieło, to on nie maluje tego arcydzieła po to, żeby jego za to chwalili. Tylko maluje to arcydzieło po to, żeby podzielić się tym, co ma w sobie. Myślę, że o taką chwałę Panu Bogu chodzi, no nie? Że, że on ma w sobie coś tak potężnego, tak wielkiego, że stwarzając, jak gdyby robi to dla siebie, żeby po prostu się podzielić tym. Nie potrzebuje tutaj, żeby mu dołożyć chwały. Ten artysta przez to, że ktoś powie, że on jest wspaniałym artystą, bo to tak pięknie stworzył i to dzieło jest wychwalaniem niego, jest mu niepotrzebne, bo on tak naprawdę wie, że ma to w sobie. To, to dlatego to się z miłością nie kłóci. Tak jest, to jest bardzo splecione. Zresztą katechizm kilka razy używa tych słów, że Bóg się czymś dzieli z człowiekiem. To tam w tych punktach. Tam jest tak było... bardzo często używane życzliwość Pana Boga. Mi się to podoba, że katechizm co chwilę powtarza takie stwierdzenie, że Bóg w swojej życzliwości, no nie? czyli że to jest takie, że coś. Drugiemu... Nie musiał Adał. Nie? Ja bym tylko jeszcze na koniec może mocno podkreślił to, że stworzenie Pana Boga i jego sposób stwarzania, jest zawsze stwarzaniem z nicości i trzeba dobrze rozumieć, czym jest nicość. Co to znaczy, jak mówimy, że Bóg stworzył z niczego? Niektórzy ładnie mówią, że to nie chodzi o nicość, że, że czarna plama, tylko że stworzył z chaosu. No i to jest błąd, bo chaos już istnieje. No. I spotkałem się znowu z takim komentarzem, że gdybyśmy mówili, że Pan Bóg stwarzał świat z chaosu, to musiałby najpierw stworzyć chaos. No pewnie tak. No i teraz pytanie, czy Pan Bóg tworzy coś, co nie jest dobre, a chaos nie jest dobry? A jest powiedziane, że Bóg stwarza tylko to, co dobre. No Ale Pismo Święte mówi, że na początku było to chuwa w ochu, nie? czyli chaos. No i, i to się tłumaczy jako chaos. Tak tłumaczą niektórzy, ale nie wszyscy bibliści się z tym zgadzają, żeby tak to tłumaczyć. Nie wiem, nie wiem, nie chcę podpaść. Ja też, ja też nie chcę podpaść. Natomiast ja się spotkałem z taką inną wizją, która to pokazuje, na czym polega to stwarzanie. Bo jeżeli weźmiemy Pana Boga i nie ma wszechświata, Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, no nie, jeszcze nic nie stworzył. Jest tylko Bóg wewnętrzny, miłość, która chce się podzielić. To gdzie on to ma stworzyć? No to ładnie to było powiedziane, że on ustępuje miejsca. Właśnie. on robi przestrzeń dla świata. Robi przestrzeń, to jest ta nicość, to jest to miejsce, w którym Bóg się odsuwa sam i tam stwarza. Nie, nie, nie tworzy chaosu, nie musi tworzyć chaosu. Poza tym no, ja kiedyś się spotkałem z Biblistą i to bardzo dobrym Biblistą profesorem, który powiedział, że no, trochę by dziwnie wyglądał Bóg, który najpierw robi bałagan, a potem go sprząta. <śmówki> <śmówki> Mówił umówienie, że robił, że stwarzał z chaosu, to jest tak, jakby najpierw porobił bałagan, a potem stwierdził, że może jednak to uporządkujemy. No Taki komentarz. Może miał, może miał trudny poniedziałek, <laughs> może miał trudny poniedziałek, ale to o to mi właśnie chodziło. Dokładnie o to, co ty powiedziałeś, że Bóg robi miejsce dla wszechświata. Sam się usuwa, a jeżeli się usuwa Pan Bóg, to się pojawia nicość. Jeżeli się usuwa Pan Bóg, to, to się pojawia przestrzeń, która jest nicością. Nic tam nie ma. Nic Dlatego mówię, że dzisiejszy odcinek to jest dużo filozofii. Bardzo dużo. Moglibyśmy jeszcze tutaj iść za nicością według Heideggera i innych, ale to już sobie naprawdę opuścimy. Mam jeszcze jedną definicję nicości. Tak? Miejsce w portfelu. <laughs> to dzisiaj byś musiał powiedzieć konto w banku. <laughs> ale tam jest jeszcze inna możliwość, nie tylko nicość, tylko właśnie coś w rodzaju chaosu, jak jest debet. <laughs>